Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak co tydzień, porozmawiamy sobie o żużlu. Ze mną jest Jarosław Miłkowski, portal Gorzów Nasze Miasto oraz Gazeta Lubuska. Po mojej prawej Ireneusz Maciej-Zmora, prezes, były prezes sali Gorzów. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Przemek Ciuczka, SK Gorzów. Panowie, wczoraj wielki sukces drużyny U24 Stali Gorzów, która... Żartujemy sobie już od początku programu. Która zdobyła złote medale. Tutaj z małą gwiazdką, bo zaraz Jarek swoje dopowie. Tutaj ale widzę. Była najlepsza w... Nawet nie możemy dobrze zacząć. W lidze U24. Nie, musimy odkłamać. Stal nie zdobyła żadnych złotych medali. I nie jest żadnym mistrzem U24 Ekstraligi. Ja, gdy zobaczyłem zdjęcia z podium, to mnie tak zaciekawiło, że te medale jakoś tak dziwnie wyglądają. Jak zobaczyłem zdjęcie Wilków Krosno, to tam na przykład pan Lewiszyn nie miał medalu i tak postanowiłem sprawdzać w regulaminie, co oni tam mieli dostać. I okazało się, że zwycięzca rozgrywek U24 Ekstraligi nie jest żadnym mistrzem, tak? A więc jest tylko zwycięzcą rozgrywek. Nie przysługuje mu żaden medal. W regulaminie jest napisane, że organizator może tam przygotować medale pamiątkowe. Mhm. Tak? Czyli poszli pewnie do Krośnieńskiej, gdzieś tam Gizeli, taki sklep w Gorzowie też kiedyś był. Kupili medale, puchary i wręczyli to zawodnikom. Tak? A więc tutaj tych medali pamiątkowych to na pewno do historii Stali Gorzów nie można dopisać, to nie można tego wliczać, a więc po prostu pojechaliśmy sobie zawody i o te 300 tysięcy, które do wygrania były, to sobie powalczyliśmy. No tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć o tym, czym są rozgrywki U24. To zostało już w dużej części powiedziane. To nie są żadne mistrzostwa Polski. To są rozgrywki wewnętrzne Ekstraligi żużlowej, w której udział mogą brać zawodnicy do lat 24. W składzie musi być minimum dwóch obcokrajowców. Jest to ukłon w kierunku innych krajów, tych biedniejszych, jeżeli chodzi o żużel, gdzie ci chłopcy, by mieć możliwość rozwijania się, by mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności, robią to w Polsce za pieniądze polskich klubów. Po to te rozgrywki stworzono, a żeby było na pewno dla nich miejsce, w tych rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy mają średnią 1... Czyli dalej sobie żartujemy, 1,4. W związku z tym powiedzieć trzeba tak. W rozgrywkach U24 Stal Gorzów okazała się najlepsza i te rozgrywki wygrała. Ale nie gloryfikujmy tych rozgrywek, bo to jednak ma charakter szkoleniowy i pomocnej ręki dla krajów innych słabszych żużlowo. Będę się kłócił, mówił, że sobie żartujemy z tymi rozgrywkami, bo jeśli tam jest zapis o tym, że nie mogą jeździć zawodnicy, którzy mają średnią w Ekstralidze wyższą niż 1,400, A taki zapis jest. To oznacza, że tam jeżdżą umownie słabsi zawodnicy, tak? Tam nie ma cierniaka. Jest tam charakter szkoleniowy rozgrywek, a nie mistrzowski. Ale to skąd te Jarosławy Waniczki, Rune Torsty, no bo nie jeżdżą... można na przykład jechać Mateusz Świdnicki, tak? Od kogo oni mają się uczyć? No, ja sobie wyobrażam, że w tej Ekstralidze U24 to powinni jeździć wszyscy zawodnicy do lat 24, którzy chcą, albo których chce drużyna wystawić, tak? No i właśnie pytanie, czy ten regulamin nie trzeba było zmienić, właśnie patrząc na przykład na formę dzisiejszą Jakuba Miśkowiaka chociażby, chociaż teraz powiedzmy, że jest ciut lepszy, albo Mateusz Świdnicki, tak? Oczywiście, że należałoby zmienić. I oni powinni właśnie w takich ligach startować, żeby mieć tych startów więcej. Nie powinno być po pierwsze zakazu średniej 1,400, a po drugie powinien być dolny KSM. Bo już kiedyś tu o tym rozmawialiśmy. Panie KSM, kilka, 24? Tak, ale dolny, bo kilka drużyn to konstruuje takie składy, już nazwami nie będę sypał. Natomiast proszę sobie zobaczyć w tabelę, ile te drużyny spotkań wygrały, jacy zawodnicy tam jeżdżą, ile punktów zdobywają. To oni są chyba kontraktowani tak, aby klub jak najmniej za punktówkę im wypłacił, tak? No bo jeśli drużyna zdobywa 20 kilka punktów, to jaki to ma charakter szkoleniowy dla rywali? No patrząc na perspektywę Wrocławia, z definicji chyba... ma to charakter szkoleniowy i tym bardziej karykaturalnie to wygląda. Jeżeli w finale spotyka się drużyna, która spadła w tym roku z rozgrywek Ekstraligi, czyli Wilki Krosno, a zawody, tą ligę wygrywa drużyna, która otrzymała prawie 300 tysięcy kary za niewypełnienie regulaminu
terminu szkoleniowego. No to przynajmniej ma z czego zapłacić tą karę. I to mówię jakby tutaj z pełnym przekąsem. Stal otrzymała karę finansową za niespełnienie zapisów regulaminu szkoleniowego. Nie za brak szkolenia, bo Stal Gorzów w szkoli i to widać, ilu jest tego adeptów, widać tych chłopaków. Ktoś wymyślił w Warszawie, tudzież w Bydgoszczy, regulamin karkołomny, fatalny. I karane są kluby, które szkolą. I widać to, że szkolą. I powiedzmy sobie otwarcie, że karany jest klub, który jest teraz liderem w rozgrywkach odrużynowy Puchar Ekstraligi 250, tak? Karany jest klub, który, gdzie dwóch zawodników wchodzi do finałów DMPJ-ów, tak? I karany jest klub, cały czas mówimy o Stali Gorzów, który jak był mecz z Krosnem, to cały peleton 40 zawodników jechał w paradzie, tak? I trzeba powiedzieć, a niekarany jest Motor Lublin i Sparta Wrocław. Przewrotnie trzeba, powiedzieć tutaj jeszcze jedną rzecz. Ja myślę, że już Ekstraliga i PZMOT wstydzą się tego, co zrobili. Wstydzą się dlatego, ponieważ nie opublikowali, które kluby zostały ukarane i gdzie te pieniądze mają popłynąć. Tak jak zostało tutaj powiedziane, one popłyną i do Lublina, i do Wrocławia, które w świetle regulaminów są wzorem do naśladowania, szkolą doskonałą. Na papierze, ale w rzeczywistości tak chyba nie ma. Dzięki Ekstralidze U24 Stal Gorzów jest 40 tysięcy do przodu, bo 300 tysięcy dostaje nagrody za U24, 260 kary, czyli mamy 40 tysięcy do przodu. To kupam jeden silnik do klubu w sumie i powiedzmy, jestem, że to jest nagroda. Jestem zażenowany tym regulaminem szkoleniowym. To jest sztuczny zapis służący chyba tylko temu, żeby te kluby finansowo karać. Ja wczoraj się ten regulamin też z ciekawości przyjrzałem i tam, nie wiem, czy pan Leszek, czy pan, nie wiem, Wojtek, to sobie wpisali, co ma być w klubie, tak? Czyli, że klub powinien mieć, nie wiem, komplet takich kluczy, komplet takich kluczy, komplet takich kluczy, to ja czekam, kiedy będzie wpisane, że klub ma, nie wiem, mieć papier toaletowy dwulistkowy, a nie trzylistkowy, no. Powiem tak, regulamin szkoleniowy jest zły. Nie jest wykluczone, że przynajmniej trzy kluby staną okoniem i tych kar nie zapłacą. Jest to Ostrów, jest to Leszno i jest to Gorzów. I to będzie duży dyskomfort dla Polskiego Związku Motorowego, bo formalnie on tym rządzi, a nie Ekstraliga. Dlatego, że ten regulamin zakłada, że te pieniądze od klubów ukaranych i znowuż próbują uprawiać koślawy marketing w związku, mówiąc o tym, że to nie są kary, to są opłaty szkoleniowe. Opłaty to byłyby takie, gdybyśmy się mówili przed sezonem, kto ile płaci do wspólnego koszyka na cele szkoleniowe. Nie, to nie są opłaty szkoleniowe, to są kary. Te kluby zostały ukarane. I boli mnie jak jasna cholera, że kluby, które szkolą, muszą płacić te pieniądze do klubów, które ewidentnie stawiają na to, żeby skupować zawodników z okolic. No bo wiadomo, że cała Polska szkoli juniorów na chwałę klubu A i klubu B, tak? No przecież to jest trochę przegięcie takie, że gdzie tylko pojawia się młody zawodnik, to tam pewnie kibice są w strachu, że on i tak do klubu A czy do klubu B za rok czy dwa odejdzie, bo klub A i B nie za bardzo chce szkolić. Tak? Ja dokończę tylko jeszcze ten wątek tych kart, które mają wpływać. Boję się, że PZMOT nie będzie miał wyboru, będzie musiał je egzekwować w taki czy inny sposób. A to dlatego, że ten sam regulamin zakłada, że te pieniądze z wpłat, które mają wpłynąć, w 2% pozostają w PZMOCie, a w 98% trafiają do klubów, które zdaniem związku szkolą dobrze. Więc tamte kluby mają prawo rościć sobie prawo do tych pieniędzy. W związku z tym to jest dosyć trudna sytuacja zarówno dla ukaranych klubów, jak i dla samego twórcy tego regulaminu. Czyli Stal Gorzów w przyszłym sezonie w PGE Ekstralidze nie pojedzie, tak? No takie są zapowiedzi. Między innymi Stal Gorzów. Takie są zapowiedzi i nie do, a propos Stali, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w sytuacji, kiedy trzy kluby, Stal Gorzów, Unia, Leszno, Ostrów, stanęły okoniem, była decyzja, że one nie pojadą. Raczej zakładam taką oto sytuację, no, prawnie że, Ekstraliga potrąci sobie te pieniądze z praw telewizyjnych czy z innych opłat. I ona sobie w ten sposób siłowy ureguluje. No, przypuszczam, że będzie taki scenariusz. Na szczęście mam nagrodę U24. I już mają z czego potrącić. Może w przyszłym roku mistrz startu wygramy i też będzie jakaś nagroda. Wygramy zegarek na przykład. Tak.
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego finału U24, bo mnie ciekawi, jak czy śledziliście ten mecz, a jeśli tak, no to jakie emocje on wzbudzał, patrząc na cały kształt i w Gorzowie tydzień temu i wczoraj w Krośnie? Czy... Ja powiem bardzo krótko. Ja bardzo się cieszę z postawy Oskara Palucha, który rośnie nam na solidnego juniora. Wczoraj mnie troszkę rozczarował Wiktor Jasiński. Uważam, że nie powinien mieć jakich wahań dyspozycji. Spojrzałem też na pole sztada i tutaj nie wiem, co się wydarzyło, ale zdecydowanie, jeżeli aspiruję do pozycji U24, to pojechał za słabo, a cała ekipa pozostała dla mnie gal anonim. Poleszt jest ewidentnie bez formy, czasami przyglądam się wynikom. Przepraszam, jeszcze odnośnie Poleszczada. Mnie zaciekawiło to, że odkąd się zrobiło o nim głośno, żeby zmienił Jasińskiego w składzie i tak dalej, przestał jechać łapak. Takie mam wrażenie. Właśnie też chciałem się z tym zgodzić. Jakiś miesiąc, półtora, zerkam na wyniki w ogóle nic. W Lidze Szwedzkiej, to on w Allsvenskan, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym, to on pojechał kilka spotkań, gdzie tam może jeden czy dwa biegi wygrał, tak? I jedzie bardzo słabo w ostatnich dniach. A więc mecz w Krośnie jest tego dowodem i raczej nie należy się spodziewać, że... Kluby ekstraligowe w przyszłym roku zakontraktują kolejne wynalazki i za własne pieniądze nasze polskie będziemy znowuż przesiewać i szkolić zawodników z innych krajów. Bo taki jest regulamin. Tak jest regulamin, dokładnie. A odnośnie jeszcze regulaminu szkolenia Oskar Churysz, gorący temat w ostatnich dniach. Był w Stali 2 lata. W ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach chyba. No ale głośno się zrobiło, powiedzmy, w ciągu 2-3 dni ostatnio. Oskar Churysz, który był 2 lata szkolny w Gorzowie, z Gorzowa odchodzi. No i nie pytanie, wiem, co odchodzi, wy na to? Nie wiem, czy odchodzi, bo ja gdzieś tam, gdy Oskar Churysz w połowie... No oficjalnie jeszcze nie odchodzi, Lipca wystrzelił tak z formą. To ja cały czas, gdy tylko prezesa Sadowskiego spotkam, to się pytam, czy już tam z Churyszem Stal kontrakt podpisała i z tych rozmów wynika, że Stal tak jakby nie chciała się rozstawać z Churyszem. Z mediów, w mediach czytamy, słyszymy co innego. Ja głęboko wierzę w to, że Churysz pozostanie, natomiast jeśli prawdą jest, że Churysz ma odejść, to mnie to bardzo zaskakuje, bo to wynika, że w Stali Gorzów ktoś uznał, że Oskar Churysz jest lepszym zawodnikiem od Jakuba Stojanowskiego, także jest gorszym, przepraszam, zawodnikiem od Jakuba Stojanowskiego, że jest gorszym zawodnikiem od Mateusza Bartkowiaka i zakłada też, ponieważ koledzy Bartkowiak i Stojanowski za rok kończą wiek juniora, to pewnie ktoś w Stali Gorzów zakłada, że za półtora roku u progu sezonu 2025 Oskar Churysz będzie gorszym zawodnikiem od juniorów 16-letnich, którzy będą wchodzili do składu Stali Gorzów. No ale to chodzi o, nie wiem, o braku finansów, czy z jakichś innych względów? Nie, o braku finansów raczej nie, no bo jeśli Stal Gorzów walczyła o Wiktora Przyjemskiego, to należy założyć, że Stal miała pieniądze na Wiktora Przyjemskiego. Jeśli Przyjemskiego w Stali ma nie być, no to przecież mamy zaoszczędzone pieniądze. Ja rozumiem, że Oskar Churysz może chcieć więcej, niż trzeba byłoby za niego zapłacić 2-3 miesiące temu, ale zakładam, że to jest kwota cały czas niższa od kwoty, którą trzeba byłoby na Przyjemskiego wydać, tak? A więc w kwestie finansowe ja tutaj wierzyć nie chcę. Panie profesorze, zdanie? Ja nie zmieniam swojego zdania. Uważam, że błąd popełniono w momencie wypożyczenia Oskara Churysza do innego klubu. Jego kontrakt kończy się z końcem tego sezonu i należało przed wypożyczeniem go, w tym przypadku do Poznania, przedłużyć z nim kontrakt o minimum jeden sezon. Po to, by w momencie, kiedy wysyłamy go do Poznania, żeby się rozwijał, no i super, rozwinął się, tylko że nie ma ważnego kontraktu. Więc trafił na wolny rynek i otrzymał oferty z różnych klubów. Siłą rzeczy stał się zawodnikiem dużo droższym niż był zanim ze Stali wyszedł. I jest to pierwszy błąd. Gdyby się miało stać, tu się zgadzam całkowicie, jeżeli klub był w negocjacjach z Przyjemskim i miał na niego przygotowane pieniądze, to Churysz jest zawodnikiem tańszym od Przyjemskiego, więc te środki w teorii powinny być gdzieś w budżecie zapisane. I teraz mamy... Już skoro postawiono na Stojanowskiego, czy będzie lepszy Stojanowski, czy będzie Churysz, okaże się w przyszłym roku. Ktoś tak zdecydował. Ale co w przypadku kontuzji?
znowuż zostajemy bez żadnego zapasu. Idzie już pierwsza grupa chłopców do licencji, chyba 6 chłopców stanie do licencji w przyszłym roku, ale to będą... Nie no, już nawet we wrześniu ma 4 podejść. Ale to będą nieopierzeni 16-latkowie, bez doświadczenia, więc ich wartość będzie prawdopodobnie dla drużyny pierwszej niewielka lub prawie żadna. I cóż, będziemy trzymać jeszcze raz Mateusza Bartkowiaka. Pamiętajmy o tym, że i Bartkowiak, i Stojanowski za rok kończą wiek juniora. Kto będzie doparowym Oskara Palucha, patrząc bardziej perspektywicznie? Wypuszczenie Oskara Churysza, jeżeli tak będzie, jest błędem. Czyli mam nadzieję, że zostanie. Ktoś w stali jednak wierzy w to, że z tego autobusu nowych zawodników jednak będzie ktoś lepszy od Churysza. I oby tak było, bo w innym przypadku, przy braku Churysza, będziemy mieli problem już za chwileczkę, kiedy Stojanowski i Bartkiewicz skończą wiek juniora. No, problem teraz, to będzie wizerunkowy. Chyba, że kogoś z zewnątrz weźmiemy. Problem wizerunkowy w przyszłym roku będzie, bo... A skoro, jeżeli potwierdzą się te informacje, że Oskar Churysz ląduje u naszego lokalnego rywala, którym jest Faluba Zielona Góra, który bardzo ładnie się wzmacnia, bo dzisiaj w zasadzie możemy już skład Faluba podać. To jest Piotrek Pawicki, to jest Przemek Pawicki, to jest Jarek Hampel, Rasmus Jensen, Jan Kwiech, Oskar Churysz i brakuje jeszcze innego juniora. No i Franciszek Majewski. Majewski albo Maksym Borowiak. Prawdopodobnie tak, Majewski będzie Franciszek. I teraz ja powiem tak, dla nas, jako dla kibiców, świetna informacja. Będą wspaniałe derby, jak równy z równym. No tylko chyba tego nie do końca chcemy. Tylko jeśli Churysz pójdzie do Falubazu, to będzie wizerunkowy strzał w stopę, bo wzmacniamy rywala lokalnego, tak? Okay, tracimy bardzo dobrego zawodnika. Bardzo dobrego juniora. Jakby zapowiadającego się zawodnika. Jedyny plus z tej sytuacji jest na poziomie religijnym. Bo zakładam, że co kolejkę, to w Stali Gorzów, jeśli Churysz będzie w Falubazie, to co kolejkę będą się modlić działacze Stali, aby ten drugi junior w Gorzowie pojechał lepiej od Churysza, tak? No bo inaczej wtedy wytłumaczyć tego odejścia Churysza nie można, tak? Tylko też trzeba powiedzieć, że chyba wzmacniamy Falubas, można powiedzieć, tym Churyszem, ale patrząc na przyszłoroczne rozgrywki, to raczej Falubas nie będzie się biło o złoty medal i tak... Tej Stali może nie bardzo poprzeszkadzać, to miałem na myśli. W Churysza inwestowaliśmy przez 2 lata. Dzisiaj wypuszczamy go za darmo. No. Sensu brak. Nie. Tutaj gryzę się w język, żeby tego zbyt dobitnie nie podkreślić. Nie można wzmacniać rywali. Zawsze ten rynek transferowy polega na tym, aby tych rywali osłabić. A Stali, jeśli Churysz miałby odejść, to... robi co innego. Chociaż ja w mediach gdzieś słyszałem, że Churysz zażądał rzekomo gwarancji startów. Tak? I teraz pytanie, czy może to jednak nie jest problem. Ale czemu się dziwimy, że rosną żądania zawodnika, który trafił na wolny rynek i dostał oferty z innych klubów? Wracamy do tego grzechu pierworodnego. Braku przedłużenia kontraktu przed wypożyczeniem do Poznania. To się zgodzę, natomiast zastanawiam się w tej sytuacji. Bo być może gdyby... Wiem, że Oskar Paluch jest bardzo dobrym zawodnikiem, już juniorem. Mhm. Tak, a więc on ma miejsce pewne w składzie. No i mamy drugie miejsce juniorskie w składzie. Tak, i teraz nie wiemy, jak Oskar Churysz będzie jeździł w przyszłym sezonie. Może znowu tak jak rok temu, czy w tym roku, zacznie bardzo słabo. Tak? Mhm. Tak, a więc jeśli... miałby gwarancję startu w kontrakcie, no to też mielibyśmy związane ręce, że Oskar Churysz jedzie bardzo słabo. Panowie, to może ja tak lekko przesunę się od ciężkości tej rozmowy. A nie jesteśmy w stanie go zamienić, bo Churysz ma gwarancję startu. A to myślisz, że Stal mu nie da gwarancji startu? Po prostu dlatego odszedł? Nie wiem. Między innymi oczywiście. Panowie, ja jednak spróbuję się od ciężkości tej rozmowy troszkę przesunąć w inną stronę, bo trochę sobie już ponarzekaliśmy przy U24, przy regulaminie szkoleniowym, teraz przy Churyszu. A ja uważam, że jeżeli Jakub Miszkiewak, bo tak wszystko na to wskazuje, zastąpi Wiktora Jasińskiego na pozycji U24, to Stal Gorzów, mimo tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, będzie drużyną silniejszą niż w tym roku i będzie już... Niekoniecznie będzie silniejszą, będzie już w gronie drużyn, które mogą spokojnie aspirować do minimum medalu brązowego. Należy zakładać, że Szymon Woźniak może nie mieć tak dobrego sezonu jak w tym roku. Należy zakładać, że Anders Thompson też nie będzie miał sezonu życia. A więc to, co Miśkowiak będzie wartością dodaną u Miśkowiaka,
no to może zostać zredukowane przez słabszą postawę innych zawodników. Można zakładać, że Ander Domsen będzie miał zwyżkę formy, bo nie dostanie dzikiej karty w Grand Prix i dość nawet dużo mocniejsza, więc my możemy się tak podywagować na temat tego, jaka będzie forma zawodników w przyszłym roku. Faktem jest to, że Miszkowiak Zajeśnickiego jest wzmocnieniem. Ta drużyna przed kontuzją Thompsona była drużyną, która mogła z powodzeniem mieć medal brązowy. A gdyby trafiła na tak porozbijany Wrocław, myślę, że bylibyśmy w finale. Więc dołączenie do drużyny Jakuba Miszkowiaka będzie nas stawiało w gronie drużyn top 3, top 4. Tylko pytanie, jak będzie jechał Szymon Woźniak, patrząc na to, że będzie miał starty w Grand Prix. Obawiać się trzeba. Są duże obawy chyba. Bo przykład chociażby Martina Waculika pokazuje to, że debiutancki sezon w Grand Prix fatalnie przełożył się na występy w lidze. Ale są też takie przypadki, które tego nie potwierdzają, więc tutaj musimy poczekać. Ale też syndrom Krzysia Kasprzaka, Pawła Przedpełskiego. Mi się wydaje, że Szymon Woźniak może być podobnym, iść w podobnym kierunku w Grand Prix i w lidze. Nie zauważamy przykładów takich, kiedy komuś te Grand Prix wychodzi na korzyść i jedzie i lepiej i Grand Prix i ligę, więc ja bym tak tego czarno nie postrzegał absolutnie. Uważam, że mamy drużynę, która po zakończonym okresie transferowym z Miszkowiakiem w składzie będzie w top 3 wśród ekspertów. Na pewno u jednego. Ostatni wątek, finał Ekstraligi w najbliższą niedzielę. Panowie, jakie typy? Czy już możemy złote medale zawieszać motorowi Lublin? Czy nie, bo czy trzeba się wstrzymać? Po drodze jest jeszcze Grand Prix Wojens, czy też Grand Prix z SGP2 wcześniej jest, a więc jeszcze wszystko się może wydarzyć i... Zakładasz kontuzję? No, żużel jest sportem urazowym, a więc należy zakładać, że może się coś wydarzyć. Oczywiście nikomu tego nie życzymy. Natomiast no, prawda jest taka, że dopóki zawodnik nie przekroczy linii mety w biegu w finale, to o jego zdrowie nie można być pewnym. To prawda. Zakładając, że Wojens nie wydarzy się nic złego i żaden z zawodników biorący udział w finale nie odniesie kontuzji, to uważam, że zwycięstwo motoru Lublin będzie zdecydowane, będzie wysokie. To nie wynika z tego, że tak mocny jest motor Lublin, tylko wynika z tego, że Wrocław do tego meczu przystąpi bez Taja Uffindena i bez Maćka Janowskiego. To tylko pokazuje po raz kolejny jednak słabość regulaminu, bo spójrzmy na to, co w tym sezonie się dzieje. Nie skończyły się półfinały w pierwszej lidze, a my już wiemy, kto awansował, że awansował Falubas, bo w finale będzie albo Polonia Bydgoszcz bez Przyjemskiego, albo Rof Rybnik bez Patryka Hansena, tak? A więc Falubas to już może te kontrakty podpisywać spokojnie, bo nawet jedna czy dwie kontuzje to pewnie nie pozbawią ich tego awansu, tak? A więc to już wiemy w pierwszej lidze. W Ekstralidze jeszcze się nie zaczął pierwszy mecz finałowy, a my już wiemy, kto tego mistrza prawdopodobnie zdobędzie, tak? I potwierdza się stare powiedzenie, mistrzem Polski nie zostają najlepsi, tylko zdrowi. Po raz kolejny. Po raz kolejny. Tym miłym akcentem dziękujemy za dzisiejszy program. Ireneusz Maciej-Zmora, były prezes Stali Gorzów. Dziękuję bardzo. Jarosław Mikowski, Gazeta Lubuska i portal Gorzów, nasze miasto. Dziękuję. Przemek Ciuczka, Radio SK Gorzów. Dziękuję.